strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w urodzinowym odcinku Brawl Stars. Moi kochani, Brawl Stars obchodzi dzisiaj swoje 4. urodziny, więc teraz wszyscy w komentarzu piszą wszystkiego najlepszego Brawl Stars. Każdy, kto grał w Brawl Stars, a już tego nie robi, radzę wam, moi kochani, zalogujcie się do gierki, ponieważ macie do zgarnięcia darmowe nagrody. Dodatkowo z okazji urodzin do odblokowania jest za darmo nowy mityczny zadymiarz. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba zgarnia 699 gemów, a dokładnie kod PSC o wartości tych gemów, za które będzie mogła sobie kupić nowego, legendarnego zadymiarza. A wy, moi drodzy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel, zanim kupicie jakiegoś nowego zadymiarza. Po zalogowaniu się do gry mamy nowy komunikat. Nowy sposób na czynienie postępów. Brawl Stars jest nowy sposób na zbieranie zadymiarzy i czynienie postępów, który nie polega na szczęściu. Odkryj nowy sposób na czynienie postępów w Brawl Stars po odebraniu bieżących nagrod. Wszystkie bieżące nagrody zostaną automatycznie zebrane. Miałem 12 skrzynek nieodebranych, a specjalnie je nie odebrałem, bo chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądało właśnie odbieranie skrzynek automatyczne, czyli zostało mi odebranych 12 sztuk skrzynek zadymiarzy, 33 sztuki dużych skrzynek, 16 sztuk mega skrzynek, mega boksów 16, nagrody Alei Pucharków i nagrody za sezon 15. Usunięto skrzynki zadymiarzy, zadymiarze i inne nagrody nie będą już zdobyte ze skrzynek zadymiarzy. Jeżeli też wam jest troszeczkę smutno, że skrzynki odchodzą, zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, ile osób miało sentyment do skrzynek. Raz, dwa, trzy, odbieramy, moi drodzy, spójrzcie na to, ile nagród. 900 punktów mocy i wszędzie punkty mocy do zadymiarzy. 12281 golda, naklejki do Bastera, spray 20 gemów i dwa razy 2000 podwajaczy żetonów. No i oczywiście te wszystkie nagrody zostały odebrane automatycznie. Nowy sposób na odblokowywanie zadymiarzy. Dobra, do dzieła, to już znamy. Zacznij odblokowywać zadymiarza na poziomie rzadkości legendarny. Moi drodzy, do dzieła. Dobrze, to były nagrody z tamtego sezonu. Teraz nagrody z 14 sezonu. 21 tysięcy golda, Squeak, Spike i Jesse i dwa razy po 4000 żetonów. Co jest? No tutaj szeroko poszedłem. Jakiś komunikat w prawym górnym rogu. Otrzymano 585 sztuk kredytów w ramach kardetu zadymiarskiego za sezon 15. Odblokowujemy i odblokowujemy od razu od bomby Chestera, ponieważ jest to jedyny zadymiarz, którego mogę odblokować. Za kredyty oczywiście. Wejdźmy sobie jeszcze do sklepu, sprawdźmy, co mamy za darmo. Patrzcie, za darmo kredyciki i gold. Ale bajer. Co jest? Kolejne kredyty. Proszę bardzo, z okazji urodzin spray i kredyciki. 90 kredytów, ale czad. Ikona gracza, za darmo. Ikona gracza, druga, za darmo. Trzecia. Rozumiem, że to są ikony, które zostały wprowadzone dopiero w tym sezonie i będą oznaczały, że od tylu lat grasz w Brawl Stars. Ikona gracza 4, super, odbieramy za darmo. No i mamy jeszcze oczywiście 80 gemów. Moi kochani, ile prezentów! Nieźle. Zanim kupimy sobie gemy i odblokujemy nowego zadymiarza, musimy wpisać sobie kod Farel do sklepu. Wy też o tym nie zapomnijcie. Przed zakupem jakichkolwiek gemów będę mega wdzięczny. No i oczywiście kupujemy popularną ofertę wartą 60 zł. Zakup został pomyślnie sfinalizowany, gemy doładowane. No i moi drodzy, wejdźmy sobie teraz w zadania, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Złodzieje śniegotelu, okej. Czy coś jeszcze jest nowego? Pyk, 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 dobra. Wejdźmy sobie jeszcze tak. Aleje Pucharków. Czy mam coś do odebrania? Nie mam nic do odebrania. No dobra. Wejdźmy sobie jeszcze w nowości i zobaczcie, nagroda odblokuj zadymiarza. Misje specjalne. Musimy zadać 500 tysięcy obrażeń, aby odblokować nowego mitycznego zadymiarza, który nazywa się Gray. I spójrzcie na to. Mogę ja już sobie odblokować Chestera za 211 gemów. I co robię? Odblokowywuję! A co myśleliście? Że będę dobijał punkty? Punkty już przepadają, ale nowy zadymiarz za to jest odblokowany. No i oczywiście co? Lecimy z tematem. Ulepszamy go, moi kochani. Wyżej, wyżej, wyżej. Wyżej. Już mamy 7 poziom mocy. Pikantne kości. Odblokowujemy gadżet też. Oczywiście. Czemu nie mogę... A, bo tu jeszcze, moi drodzy, nie ma drugiego... gadżetu dostępnego na tym zadymiarzu, ale wiksa. No i brakuje mi punktów mocy, żebym mógł go podnieść jeszcze wyżej, aby odblokować Star Power. Najgorzej. Zobaczcie, jaki bajer. Mamy w sklepie jakieś przecenione emotki. Mega fajne. Tutaj mamy też oferta poziom w górę. Co jest? I to tylko... to tylko jest aktywne godzinę, bo upgrade'owałem mojego zadymiarza. Okej. No i oczywiście skinek. Skinek musi wjeżdżać od razu od buta. A jak? 29 gemów to jest, moi drodzy, jak za darmo. Dobrze, zagrajmy sobie oczywiście starcie solo na sam początek. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że pierwsza gierka nowym zadymiarzem, Chesterem, będzie od razu wygrana.
Na chwilę obecną mój zadymiarz nie jest wymaksowany, więc rzuca tylko maksymalnie 3 bombami. Pyk, pyk. Skrzynki najlepiej otwierać tym zadymiarzem, jak stoimy mega blisko. Wtedy 3 bomby na raz trafiają, nie? Wow! O ty, cwaniaro. Ciach. Leżysz! Ha! Jakie kombo, dobra. Zawijam to. Szelka. Raz. Nie trafiłem. 2. Nie trafiłem. 3. Okej. Okay. Czyli ten zadymiarz też jest taki, że no jak nie trafisz, no to on wybacza, nie? Bo masz kolejny strzał razy 3. Dobra. Leżysz, mordzie. Mam stuna, więc przerolujemy sobie tą umiejętność. Ej, będzie chyba easy win. Dobra. Okej, okay, to jest mortar, czyli nam została Penny? Gdzie ona jest? Okej, okay, to Jackie! Raz. 2. Pokonamy ją chmurą Ems. Uwaga. Pyk. Okej, okay, raz. 2. I dobijamy chmurą. Ej, 700 tylko dostała. No i GG. Pierwszy meczyk. Winek od razu, więc nieźle. Jak widzicie, na 500 tysięcy obrażeń zadałem już 24 tysiące, więc już coraz bliżej jest odblokowania nowego zadymiarza. Zagrajmy sobie knockout, bo jestem mega ciekawy tego trybu, jak mi pójdzie. Jeszcze z przeciwnikami nie grałem knockoutu i mam nadzieję, że zaskoczę innych graczy. Lecimy, wariacik. Okej, okay, Piper, Piper, Piper! Prawie padłem! Mamuniu! To prawie Piper mnie zaskoczyła. Zostaw, zostaw mi mojego... Dostaję! O! To nie ja ściągnąłem ją, nie. Jest tutaj. Czaku, raz, dwa, trzy, cztery, mój. Dobra, dobi! Pięknie, mamy to, moi kochani. Jest Piper, rzucam na nią ulti. Ona nie wiedziała w ogóle, że tam poleci mój ult, ale i tak już ktoś przede mną ją sprzątnął. O to mi chodziło. Nieźle. Totalny sztos. Zagrajmy sobie jeszcze raz knockout. Okej. Okay. I patrzcie, Chester przeciwko Chester. Nie, dwóch Chesterów w jednym teamie. Ale bajer. Tego jeszcze nie było, przecież to będzie totalny prank. I jeszcze ten Leon się klonuje, co jest? Tam też jest Chester. Ale Wiksa. Nie sądziłem, że aż tyle Chesterów będzie już na podstawowej mapie. Ja idę z tej strony, stary. Ty z tamtej, do tego spajka. A, zabiję go? Nie, zabił go. Miał 3 miny akurat aktywowane, ale kozak. Leży. GG. Lecimy dalej. Tu jest w krzakach? Tak, Spike. Obraz. Zmarnował tego ulti Tomar. A niedobrze to zrobił. Szkoda. Raz, dwa. Co? 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 Ja... Jak on mnie tak szybko sprzątnął? A, bo on miał chyba 3 miny załadowane. Moi drodzy, uważajcie, jak gracie na tego zadymiarza, bo naprawdę on płata figle. Dobra, 3 poleciały. I dawaj, dawaj! Dobra, czyli mamy dogrywkę. Dobra. Ja to przeroluję. Mamy... Mam stuna. Może być stun. Nie, 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 padniesz! Dobra, zatrzymałem go. Raz, dwa, trzy, dojazd. Jest dobrze, 1v1. Ja to zrobię tak. Teraz lecą 2 bomby. Mam już 3 załadowane. Niech tylko podejdzie. Ała! Dobra. Nie spodziewałem się tego, że będzie chciał mnie tak podjechać. Cwaniaczek, moi kochani. I ult. Woo! Cukierek, boom! Jakie to jest piękne! Chłop się tego nie spodziewał! Piękna postać, moi drodzy, piękna! Pamiętajcie, jeżeli jesteście aktywnymi graczami, zapraszam was do mojego klubu DeFarel Team. Aktualnie jest 29 członków na 30. Po lewej stronie macie hashtag, więc zapraszam. Rekrutujemy od 31 tysięcy puszek. Okej, zmieńmy sobie też może sztandar na jedyneczkę, czyli taki OG sztandar. Moi kochani, mamy to. No i zagrajmy sobie teraz mapę starcie solo, kandydaci dnia. Zobaczymy, co do nas gracze przygotowali. Wow, moi drodzy, przede mną jakiś labirynt do pokonania. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Mamy jakiś teleport tam też, okej. Okay. Bardzo szybko otwiera ten Chester skrzynki. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak szybko. Tylko, że słuchajcie, ja chyba odpuszczę tą skrzynkę, ponieważ ja muszę, moi drodzy, znaleźć drogę do środka. Bo strefa, jak za chwileczkę się zamknie, to będzie przypał. Mam Chestera przede mną. Raz. 2. 3. To nieźle. O, chociaż zobaczymy, jak Chester przegrywa. Dostaje takiego gonga z tej skrzynki, którą otworzył. No nieźle. Dobrze, moi drodzy, zmieńmy sobie teraz na naszym zadymiarzu skinka. Wybieramy. Pyk. No i zagrajmy sobie jeszcze raz kandydatów. No to, moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakieś serce wielkie. Ja od razu wjeżdżam w chłopa na pełnej. Bez czajenia się. No chodź, cwaniaczku, chcesz walczyć? Cyk. Jedna bomba. Druga. Trzecia. Czwarta. Dawaj. Piąta! Ale prawie przegrałem. Naprawdę prawie przegrałem. Gdyby on wjechał mi tym kapciem w klatę, to było już po mnie. Dobra, dostał, dostał. Co oni robią? Wypadajcie mi stąd.
Dobra, jest przypał, nie? Jest taki totalny przypał. Ktoś tu jest, jest i 7. Dobra! No i najgorzej padłem. Ciężkie są te mapki, nie powiem, że nie. Tam się chłopaki steamowali. I co oni zrobili? Chodzą tymi teleportami, pojawiają się nawzajem. Będą tego gościa klepać? Patrz, jak mu uciekł. I będzie się z nim tak ganiał w koło, tak? A on nie może skorzystać z ich teleportu. Ale wiksa! Dobra meta. Ta meta jest teraz, moi kochani, mega, mega mocna. Ja się nie poddaję, moi drodzy. Nie kończę odcinka, jeżeli nie wygram na randomowej mapie. I co my tu mamy? Dobra, ja ryzykuję, lecę po skrzynki. Tarara-ta-ta-ta-ta. Tarara-ta-ta-ta-ta-ta. No i jestem w potrzasku. Co ja mam teraz tutaj zrobić? Leżysz sam, uspokój się, wariacik. Że chłop tak się nadział. Nie spodziewał się tego, że zerowy poziom nawali trzeci poziom. Jeszcze to tanka w dodatku. Kolejny się nadział. Dobra, zapraszam do tańca, Edgar! Nie! 18 power cubesów. Szkoda, że nie miałem stuna. Tak może by udało mi się go zabić. Drugie miejsce. Było coraz bliżej. Ale tym razem mi się wydaje, że się uda. Okej, mam chłopa, z którym muszę zatańczyć na dzień dobry. Dwóch. Raz, dwa, trzy. Leżysz, leżysz. Gościu, leżysz. Leżysz! Nie, no nie pokonałem go. Czujecie to? Dogoniam. Uciekł mi, no, teleportem jeszcze. Okej, okej. Mam przypał, nie? Dobra, będzie leżał. Leży. Wielkie starcie. Farel, lecz się, lecz się, lecz się. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, dawaj, Farel, do końca. Ult. 50 HP. Sabina. Dlaczego nie padłaś? Dobra, jeszcze raz. Ciach, raz. Dwa. I ucieka. Tak też myślałem, że tak to się wydarzy. Wykurzyłem go z tej strefy. On nawet nie otwierał skrzynki. Nie wiem dlaczego. Mamy pierwszego power cube'a. Czy jest sens, moi drodzy, się tutaj pchać gdzieś? O, raz, dwa, leżysz. Tak jest. Mamy też chmurę. Chmurę przeroluguję na żyćko. Nie wiem, czy to życie mi jest potrzebne, ale niech będzie, niech będzie. Polećmy sobie do środka. O kurczę, kruczek. To spadam. Nara. Cukiereczek mi wpadł. Uleczyłem się. Trzech zadymiarzy. Na środku jest kruk 6. Ile mam strzałów ustawionych? 1, 2. Teraz mam 3 strzały ustawione. Czy on ma teleport? No chcą mnie porobić! Chcą mnie porobić! Uciekłem! Uciekłem! Gij! No nie wierzę w to! Przecież ten kruk prawie zginął! Padł od strefy, a ten chłop uciekł teleportem! Nie sądziłem. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko wygrać na tych randomowych mapach tym nowym zadymiarzem. Dobra. Chcecie, to się bawcie. Ja tutaj uciekam. Okej, tu jest dużo skubów. Dobra, panowie, podzielimy się, nie? On chciał mnie tak porobić, kam i prostak. Dobra, dostał stuna i teraz dojazd ci robię, gość. Tutaj chmura jeszcze wjeżdża. Moje, 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 wszystko moje, wszystko moje. Tak jest. I co? Kto jest szefem? Kto to rozegrał jak totalny koks? Dobra, muszę ich nawalić, moi drodzy, tylko musimy się skupić i to fajnie rozegrać. Przydałby się jakiś ult, nie? Nie ma co grać. Dobra, teraz, 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 teraz. Leży. Tak jest. Zwycięstwo. Ale mnie zestunował. Tutaj mogło się to źle skończyć. Mogłem paść. Ale jak widzicie, Dark Chester sobie poradził. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. W komentarzu napiszcie wszystkiego najlepszego. Brawl Stars. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej.